Dzień dobry, witam was znowu w wyjątkowym momencie, bo właśnie nie wieje. A my jesteśmy nie w Neapolu, tylko wielki przewodnik zabrał nas. Wielki przewodniku, gdzie jedziemy? No, jesteśmy w Bazylikacie. No i do Bazylikat. Kręcimy sobie dzisiaj w górach, trochę dalej od morza, ale za to uciekliśmy przed brzydką pogodą, bo dzisiaj w Neapolu miało padać, więc jak widać, tu nie pada, przynajmniej na razie. Ale co będzie dalej, to się okaże. W każdym razie dzisiaj w planach stóweczka po góreczkach. Przepiękna trasa, jedna z moich ulubionych w ogóle. Odkryłem ją trzeba przypadkowo. Cięcie! Dobra, dość już powiedziane, okej? Okay? Idziemy dalej. Ale jak na razie piękny asfalt, wiatr, zimno i pięknie. Rzeźko, to jest to. To są, słuchajcie, takie chwile, gdzie zawsze żałuję, że nie da się przekazać tego wszystkiego przez kamerę. Powietrza, dźwięku i przestrzeni. Chociaż może przestrzeń to najłatwiejszy z tych bodźców, które można przekazać przez film, ale teraz chwilę nic nie będę mówił, po prostu sobie posłuchajcie wiatru i popatrzcie, jak to jest pięknie. Powiem wam szczerze, że jak sobie wyobrażam kolarstwo we Włoszech i w ogóle kolarza we Włoszech, to sobie wyobrażam nie Alpy właśnie, tylko takie regiony. Z takimi widokami, takimi drogami i takim klimatem, takiej pustki. Coś przepięknego, naprawdę. A dzisiaj jest trochę chłodnie, jak widzicie. To ewidentnie bardziej czuć jesień niż nad morzem, w samym Neapolu, ale taką jesień to ja poproszę. Nawet cały rok. Tutaj Team Gravel się podjazdów nie boi. Przełożenie miękkie jest, to masz 34, nie? Kasetę. 34, tak, a z powodu 46 na 30. No to kurde, kolego, ty masz... Jesienne przełożenie. Masz większe przełożenia niż w niejednym MTB-ku ogólnie, naprawdę. Tak, śmieszna jest ta korba, to jest FSA jakieś, nie? Tak. Nie wiedziałem, bo kiedyś dawali przełajowe i tam było bezsensownie, bo miałeś 46, tak, 36. Tak, mi się wydaje, że zaoszczędzili, po prostu gdzieś musieli obciąć. Ale reszta jest. No dobrze, ci to wyszło, bo tak miękkie przełożenie to naprawdę. Tak, powiem ci, że się trochę bałem. Myślałem, że przed wyjazdem zmienię na 50-34 na 105, ale jest to w zupełności wystarczające. Jak się nie ścigasz z nikim, to. W dół też wystarcza. Do 6 dych dokręcisz. Wiesz, sztuka w dół to nie hamować w zakrętach, a nie dokręcać na prostych, nie? Dokładnie to jest. Tak. To jest klasyka gatunku. Nie, ale fajne zestawienie. Opony to są w ogóle 35, nie widać, bo one fajnie się maskują w sumie, nie widać, że masz tak duże. A na te drogi po prostu relaks. Totalny relaks. Tak, to była decyzja podjęta świadomie. Tak. W bardzo krótkim czasie. Ale świadomie. Ciao, navigatore! Ciao, ciao! Navigatore grande! Geografo fantastico. Optimale. Optimale. Geografico optimale. Teraz w prawo jedziemy. Tak jest. Albano di Lucania. Albano di Romina. Za chwilę będzie super zakręt z takim widokiem, po prostu, że... A, mówi wam to wielki... Widok będzie na wielki ten... jajecznik. A wielki okiennik, przepraszam. Przed chwilą minęli nas włoscy kolarze. Tak. Jeden oczywiście bez kasku, tu w czapeczce, w prawo. Tak, no. Niezłe, to szli sobie tak... Wyminęli nas, jakbyśmy stali, a oni się rozmawiali. No i tak. My, a kolarstwo. No. Trzeba był tuning roweru. Uznaliśmy, że jest za ciężki, więc trzeba było trochę zrzucić z klamki wagę. Ale to jest... Jeżeli w życiu jest jakaś sprawiedliwość i szczęście, to właśnie na tym polega, że łamiesz klamkę tuż pod przyciskami, zbijaj tu i nie urywa ci przycisków. To jest ewenement.
Powiem wam, że totalnie żałuję, że nie wziąłem ze sobą lepszego aparatu, bo największy minus RX Zero jest taki, że nagrywa fajne filmy, ale mimo wszystko ma za małą matrycę i robi moim zdaniem do dupy zdjęcia. Zwłaszcza jak chcecie złapać taki krajobraz jak tutaj i coś dalej. A to miasteczko na tej górce z tym światłem to jest coś fenomenalnego i strasznie mnie boli to, że nie mogę go tak sfotografować jakbym chciał, ale takich widoczków tutaj po prostu co zakręt, mega. A swoją drogą sam zakręt też niczego sobie, zwłaszcza jeżeli weźmiecie pod uwagę, że od 10 km minęliśmy jeden samochód. To w ogóle wygląda, jakby ktoś zrobił te drogi i o nich zapomniał po prostu. Dwóch kolarzy i... A taka droga. To jest sól tej ziemi. Mały ryneczek, mały bar i mała kawka. Za małe pieniążki dodatkowo. Za całe 80 groszy. Za 80 groszy, aż no, żal prosić o resztę, jak dajesz. Ach, Marko, pamiętasz jak w 62 siedzieliśmy tutaj, przyjechała Sofia Loren? Tak było. Maćku, bo ludzie się ciebie pytają, jak to jest na tych twoich wyjazdach rowerowych? Fajnie jest, chyba nie. Fajnie. Tomka był. No, właśnie. Zajebiście. No, dzięki. Zawsze zabieramy wyłącznie elokwentnych ludzi na wyjazdy. Nie no, u nas jest tak, taka jest prawda, to nie są wyścigi, to nie są też wycieczki jakie krajoznawcze z cyklu, stajemy co 10 km, chociaż czasami stajemy. Czasem stajemy, jak ale jak, po prostu jak masz ochotę pojechać mocniej, to jedziesz mocniej, jak masz ochotę pojechać wolniej, to jedziesz wolniej. Każdy ma traka na Strawie czy na GPX-ie, w tego typu miejscówach się zatrzymujemy, więc ja myślę, że każdy kto sobie po prostu jakiś tam czas jeździ na rowerze i ma jako taką formę spokojnie sobie gdzieś tam do kica dojedzie, poczeka, dogoni, albo sobie skróci trasę. I... Trzeba być, mieć trochę po prostu, ja powiem tak, trzeba mieć trochę jaja i mieć odrobinkę, być zaradnym. Mhm. Żeby sobie czasami po prostu powiedzieć, że okej, dokręcę sobie sam kawałek i tyle, a nie... I tak to właśnie jest, no, z tym wjazdami Maćka. Mówiąc w skrócie. Uczestnicy, jak widzę, zadowoleni. No, polecam bardzo. Uśmiechnięci. No. Zapraszam. Polecam tego Allegrowicza. Piotr Franceski. Tak. Albano. To jest Albano di Romina. Tak. Jest Albano, ale gdzie jest Romina? Albano di Felicita. Di Lucania. Pytania praktyczne. Ktoś się pytał o to, czy trzeba mieć maseczkę przez jazdę na rowerze we Włoszech. Nie trzeba. Maseczkę trzeba mieć na ulicy, w sklepie, w środku transportu publicznego, w zasadzie wszędzie. Ale nie, kiedy uprawiasz sport. Oczywiście nikt nie rozróżnia, czy to jest sport wyczynowy, czy amatorski. Po prostu jak biegasz gdzieś na rowerze, nie wiem, pływasz kajakiem, jeździsz na nartosankach, to maseczki mieć nie musisz i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast z maseczkami na ulicy generalnie jest dość duży rygor i faktycznie policja bardzo mocno patrzy, czy maseczkę na ulicy masz, więc trochę muszę się kitrać, mimo tego, że wokół nigdzie nikogo nie ma, to trzeba trochę się pilnować. A co do samych wyjazdów, to zresztą co wam będę dużo opowiadał, no, znacie Bike Show, oglądacie nasze filmy, więc pewnie wiecie, że z Maćkiem mamy dość podobne podejście do tego typu tematów. No i po prostu chodzi o przyjemność, no. Nie treningi przede wszystkim. Nie ma tu żadnego trenowania, napinania się. Wiadomo, że czasami jeździmy szybciej, jak jest okazja sobie skoczyć. Myślę, że osoba ambitna tutaj też się wyżyje, ale to nie jest sedno wszystkiego. Tutaj chodzi po prostu o tą kawę, o te widoki, o te rozmowy o rowerach, o dobre jedzenie, no i po prostu o cieszenie się życiem. No, to samo, co chodzi na Bike Show. Po prostu. Słuchajcie, barierki na ulicach są dla słabych. Tak. Tutaj to trzeba umieć jeździć po prostu. No, nie ma. Linia albo linia trzyma ciebie. Dokładnie. To jest albo ty, albo droga. Tak. Tak to wygląda. Zrobiło się trochę zimno, co tu nie mówić, ale coraz bardziej doceniamy szerokie opony, co po niektórzy. Jedziemy właśnie drogą. Pewnie. Po co barierki, nie? Droga wyłączona z ruchu, ale jechać można, nie? Ale ruch jest. Ale ruch jest. Ale fajne są klimaty. Droga wyłączona z ruchu już chyba z kilkadziesiąt lat temu, ale coś jeszcze z niej zostało. Jechać się rowerem da, ale taka przygoda trochę z cyklu gravelowy bikepacking po górach. Bo miejscami tego asfaltu to już tutaj przyroda niewiele zostawiła. Ale jak to było utrzymywane, to kosmiczna droga musiała być widokowo. Teraz zostało dla rowerzystów. It's hard for me to trust you. I've been here before this. I've been through the troubles. It's hard to let you in. I've been giving you the runaround. I
Double on the dosage, I don't need emotion. No słuchajcie, pogoda się zaczyna robić, powiedziałbym, mocno dynamiczna. Ledwo uciekliśmy z gór przed deszczem. Na razie się udaje, zobaczymy co będzie dalej. Ale trasa jest po prostu, że dla kogoś to lubi przygody, no przepiękna. Niesamowite zjazdy. Tylko trzeba dać poprawkę, że tutaj już asfalty są trochę gorsze. No te drogi są naprawdę zapomniane. Więc nastawcie się trochę na dziury. Ale jak połączenie techniki, wyobraźni, doświadczenia i trochę szerszych opon sprawia, że naprawdę da się tutaj mnóstwo radości z tych zjazdów wycisnąć. Powiem wam, że jak na razie sobie bardzo chwalę ten zestaw, czyli te koła plus pana racery Gravel Kingi 32 na ten wyjazd, bo daje niesamowitą uniwersalność. Z jednej strony mamy dość lekki zestaw, który naprawdę fajnie się toczy po szosie, bo te opony można spokojnie do 6 atmosfer napompować, a z drugiej strony nie ma strachu przed jakimiś lekkimi szutrami, jak mi przyjdzie do głowy pomysł na jakieś fajne zdjęcie czy ogólnie jakiś skok w bok, to nie ma z tym stresu i da się to zrobić. Naprawdę fajnie ten zestaw jeździ po asfalcie, fajnie zjeżdża, na dziurach nie ma stresu, także jestem zadowolony. No i to jest piękny przyczynek do czegoś, czym się, myślę, zajmiemy w następnym odcinku, czyli do dyskusji o tym, no, czy te dwa rowery mają dalej sens, bo pewnie wiecie, że od jakiegoś czasu zmierzam z tego jednego roweru do wszystkiego. Dałem jeszcze trochę szansę rondo w tym roku, no i powoli zbliżam się do takiego momentu, w którym trzeba decydować, czy zostawiamy dwa rowery, czy któryś trzeba będzie sprzedać. No i już wkrótce odpowiedź na to jakże istotne z punktu widzenia rowerowego świra pytanie. A my, jak widzicie, jedziemy sobie po przepięknych serpentynkach. Fajne nachylenie, tak około 5-6%, więc 20 na godzinę spokojnie się trzyma. Takie podjazdy to ja lubię, naprawdę. Jest jak poczuć tempo, jest jak sobie narzucić swój rytm i można kręcić, nawet na nielekkim w sumie rowerze, bo w tym zestawieniu z torbą, no to myślę, że 10 kg lekką ręką. I tak sobie jedziemy przez te wioski, w centrum siesty, totalnie nikogo, wszystko zamknięte, a tuż 50 km, 1500 w górę i przydałby się jakiś sklep przynajmniej. No, że już nie wspomnę o pizzerii, to już w ogóle byłoby coś pięknego. A tak pozostaje batonik. Często to pytacie w ogóle, co ja zabieram ze sobą na ten rower najczęściej jak jeżdżę. To już pisałem w komentarzach wielokrotnie, ale zawsze jeżdżę na wodzie z kranu. Nigdy nie piję żadnych słodkich rzeczy w bidonach, bo po prostu jak mam ochotę na coś słodkiego, to staję w sklepie. A najczęściej jest tak, że po 2-3 godzinach na rowerze, no robi mi się niedobrze na myśl o tym, że miałbym pić jakiś izotonik czy coś tym podobnego z bidonu. Czasem trochę cytryny sobie dodam dla smaku, ale ogólnie lubię smak wody z kranu. To też zależy, oczywiście zależy to od miejsca. W Krakowie jest super, no tutaj na południu Europy jest trochę gorzej, bo często jest to woda morska odsalana, więc bywa z tym gorzej. I jedzenia raczej ze sobą nie wożę. Wolę co te 40-50 km sobie stanąć w sklepie albo na jakiejś kawce, ciastku i coś po prostu zjeść, niż wozić ze sobą batony, bo jakoś tego typu rzeczy nie lubię. Więc dzisiaj wyjątkowa trasa. Wiemy po prostu, że będzie bardzo, bardzo duży problem ze sklepami, więc wziąłem tam jakiegoś tam batona czy żelik i to jest wyjątkowa okoliczność, bo normalnie po prostu jedzenia ze sobą nie wożę. Wolę zdecydowanie bardziej stawać w sklepach, no bo jak pewnie wiecie, to nie są wyścigi, to nie jest żaden trening, więc spokojnie zawsze na to czas się znajdzie. Cóż to dużo mówić, czujemy się teraz tak, jak wyglądamy. Tak. Właśnie zaatakowała włoska jesień na całego. Dalej jest pięknie, ale co my przez cały dzień wypiliśmy jedno espresso. Batonik, żel i espresso, bo na całej trasie nie było ani jednego sklepu, ani jednego. Uciekamy przed tym czymś, co jest tam. Czyli mamy jeszcze jakieś, nie wiem, 5 km. Jest szansa, że zdążymy, ale jest hardkorowo teraz, naprawdę. Jeszcze do tego piździ. Jak zło. Typowa włoska robota. Tak jest. Ale nie tracimy priorytetów oczywiście. Patrzcie, jak jest pięknie. Chociaż wy to zobaczcie, bo my już nie bardzo. Nadzieja umiera. Dokładnie. My już tego nie widzimy, wy jeszcze możecie. Końcówka nas. Tak. To już jest końcówka wszystkiego. A co gorsze, nie mamy kluczyków do samochodu, więc... Możemy, jest plan, żeby wsadzić nogi pod samochód, nie wiem, jak kot siedzieć. Może coś jeszcze tam ciepło zostało. Nie, jak nie, to się wbijamy jakieś Włoszce do chaty, serio.
10 euro, jeść! Tak. Jeść i pić. Dokładnie. Pizza została upolowana, więc już wszystko jest w porządku. Jedziemy do fury, już jest dobrze. Wojtek ma swoją część niezbędnego ekwipunku na wyjazdach, więc już tym bardziej jest dobrze. Ciepła kawa też została wypita. Staw obowiązkowy został zakupiony. Pizza jest, piwko jest, drueczko. Dzień został zakończony. It's bigger than all of us, right to the wheels. Give anything to feel something new. High if I fall.